Cześć moi mili, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem zrobimy tutaj zapowiadany wcześniej filmik odnośnie fabryki Mechanerka. Fabryka broni Mechanerka. Na samym początku odpowiem Wam troszeczkę na pytania, nurtujące pytania oraz na wszystkie frustracje graczy, którzy wyładowują na oficjalnej stronie facebookowej Ion Free to Play. Bardzo dużo osób pisze, że niestety gra, która zajmuje niemało miejsca na dysku, ma niemałe wymagania, jeśli chodzi o nasz sprzęt, o nasz komputer, a naprawdę sprawia same problemy. Bardzo dużym problemem również... Już sekundkę. Bardzo dużym problemem również jest to, że niestety, ale klient w dalszym ciągu jest napisany na 32-bitową wersję systemu. Niestety, większość z nas ma już wersję 64-bitową, ponieważ no, z wielu różnych powodów, wiadomo, taka wersja systemu jest lepsza, nie ma problemu. Większość rzeczy już po prostu chodzi na 64 bity, a tu naraz mamy problem. Niestety, ale tego problemu nie przeskoczymy, dopóki oficjalna firma NCSoft nie napisze kolejnego patcha, nie napisze kolejnego skryptu, aby po prostu również nasza gra działała na systemie 64-bitowym. Jakie mogą być tego objawy? Ano takie, że pogracie 5 minut i Wam się po prostu gra wyłączy, wyskoczy Wam na komputerze błąd. Nie będzie to wina Waszego komputera, że wcześniej przed aktualizacją Ion Wam chodził, a naraz Wam nie działa. Nie jest to absolutnie wina Waszego sprzętu, Waszego komputera. To jest po prostu tak skonstruowany, jak na razie patch na wersję 32-bitową. I niestety takie rzeczy będą się działy. Wszystkie problemy należy zgłaszać na oficjalną stronę na Facebooku Ion Free to Play. Ja podam link potem pod tym filmikiem, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek problemy, należy tam zgłaszać. Odpowiadają oni bardzo sprawnie, a niektórzy gracze naprawdę bardzo solidnie opisują ten problem, jak i również zespół Ion Free to Play bardzo rzetelnie odpowiada na te odpowiedzi. I czasem nawet, jeśli mamy jakiś problem my tutaj z naszą grą, możemy właśnie wśród tych rzetelnych odpowiedzi znaleźć odpowiedź na nasze pytanie, niekoniecznie wertując strony forum. Ion Free to Play. Dobra, póki działa nam, oczywiście problem z Mechanerkiem zgłosiłam na Ion Free to Play, bo w poprzednim filmiku mówiłam, że fabryka broni Mechanerka mi nie działa, mimo że upłynęło 8 godzin i wysyła się tam po prostu raport o błędzie. Także teraz się zalogowałam, działa, mam też zadania po prostu na broń Mechanerka, już zaraz zobaczę. Bo mi tu nie działa. Co my tu jeszcze? Aha, bo my mamy w inwentarzu. Aha, i tu nam się cały czas będzie włączało. O kurczę, blat.
Ale ja mam chyba. I nawet ja się nie mogę poruszać. Ojejku. Chcę to wyłączyć. Dobra. Włazimy w naszego mechanerka, nie kombinujemy dłużej, póki nam to działa. Fabryka broni mechanerka. Jeszcze coś sobie chcę sprawdzić. Dobra, mamy mechanerka. Spoko. Dobra. Jeszcze miałam w ekwipunek wejść. Przecież. Musimy sprawdzić, co dostaliśmy. O. Dobra. Bo pamiętamy, za każde logowanie dostajemy. Włazimy w mechanerka. Wreszcie. Udało nam się. Oczywiście robimy wszystkie zadania, bo no, jak wiecie, opłaca się to tutaj. Tak więc leci. Widzicie, jakie tutaj mamy potężne.
Dobra, lecimy dalej. Och, tu mamy pełno żołnierzy. No dobra, udało nam się, lecimy dalej. Oj, ta kamera, jak ja ją kocham. Pięknie. Jednak musimy cały czas zerkać na nasze życie. No bo jak wiecie. Tam jak mieliśmy taką fontannę uzdrawiającą, tutaj pojawiają nam się jakby takie w takiej bańce eliksiry uzdrawiające. Powiem wam, że to jest naprawdę rewelacyjne, bo ja już mam ten level 23 zrobiony bardzo szybko, a kampanii praktycznie nie tknęłam. Siedzę tutaj w... Oho, ho, 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 nie, 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 nie. O Boże, nie w tą stronę. Uciekaj w ogóle. Moment. Ja muszę się dostać do tej bańki. Udało mi tu się... Za pierwszym razem, jak grałam, udało mi się tutaj nie umrzeć. Muszę sobie tutaj gdzieś stanąć. Bo jest ze mną źle, jest następna bańka z życiem, ale... Ale nie będę ryzykowała po prostu. A niestety eliksirów nie można tutaj używać. No dobra.
No i świetnie. Trzeba zniszczyć armatę mechanerka. Mam nadzieję, że gra mi się nie wyłączy i nie zrobi mi takiego psikusu, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku. Armata została zniszczona. Mamy tutaj kolejne. Aha, zmodyfikowana armata. Bo my musimy zniszczyć drzwi. No to jest tutaj takie troszeczkę wieloetapowe. Na samym początku mamy, jak widzimy, jakieś takie małe mopki, no, które o mały włos mnie nie zabiły, no dobra, nieważne, ale mamy małe mopki. I teraz przechodzimy jakby do następnego pomieszczenia. Chyba to pomieszczenie jest ostatnim pomieszczeniem, ale nie jestem pewna. Układ scalony mam zdobyć, tak? I dzięki temu dostanę klucz do skrzyni. Ja tu tymi mocniejszymi się nie wysilam, bo to są tylko drzwi, tym bardziej, że to się ładuje 30 sekund. A no, na walkę to jest dużo, bo w ciągu 30 sekund może zdarzyć się naprawdę dużo. Tak, to jest nasze ostatnie miejsce. Musimy uważać na te, o, uratowaliśmy, tak, ale musimy też uważać na takie małe kuleczki, które co jakiś czas są wypuszczane. Najprościej mówiąc, bomby po prostu. O, stuna dostałam. Oj, oj, oj. Między innymi na nich też musimy uważać. Właśnie, pojawił się materiał wybuchowy, na nie musimy uważać. One są łatwe do zabicia, te materiały wybuchowe, powiem Wam. Ale musimy pilnować, żeby one nas wcześniej nie zaatakowały. Nie wiem, na czym polega te żółte zabezpieczenie. Chyba po to, żeby to aż tyle tego nie wylatywało. Oj, oj, oj. Ale ty mi aż tyle krzywdy nie rób.
On jakby tym swoim takim przybliża do siebie. Trochę mi to przypomina walkę niedawną moją z Diablo. Nie wiem dlaczego. No i pełno tych takich, o. Niestety, ale nie ma możliwości. Trzeba, że tak powiem, po prostu wejść w sam środek tego piekła i walczyć, kontrolując po prostu swoje życie i czy coś nas przy okazji atakuje, czy też nie. Także, no niestety, tutaj nie ma innej metody. Musimy naprawdę wejść do środka. To było takie preludium, że tak powiem, do faktycznie katastrofy, która się pojawiła, bo to jest tak naprawdę mechanerk ten cały, potężny. No, on ma właśnie tę możliwość takiego odrzucania od siebie. No, ja was proszę, no. Zginąć przy nagrywaniu filmiku? Materiał wybuchowy mnie goni. Świetnie. Ja go pogonię zaraz. Normalnie ja go pogonię. Mogę sobie życie naprawić. No i niestety tak to tu wygląda. Za łatwo to tutaj nie jest. Troszkę tutaj się trzeba nabiedzić. Ale dostajemy za to faktycznie relatywne do wysiłku nagrody. I bardzo dużo, tak jak mówię, expa, dużo ciekawych nagród. Mamo, ja nie chcę umierać. Ciekawych nagród. Mechaner chce spowodować eksplozję. No, co ja poradzę? No, 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 co ja mogę? Aha, one są tu produkowane, te materiały wybuchowe. Och, eksplozje. Trzeba, no właśnie, trzeba uważać tutaj na te. To są właśnie te takie zapalniki, detonatory, można powiedzieć, które wywołują eksplozje. A podejdź, 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 podejdź. Ta-dam! O, dobra. O, mechanerg nam słabnie. Chce spowodować eksplozję, dobra. Niech sobie powoduje. A ja zaraz znowu źle skończę. Nie wybuchać, nie chcę wybuchać. Za zniszczenie tych potworaków na szczęście dostaje się magiczne rośliny lecznicze. Znowuż.
Trzeba se stanąć tu, gdzie nie łączą się te kręgi, ale to nie jest takie łatwe. Ta kamera też, to też już właśnie bardzo dużo osób pisało właśnie na temat sterowania i na temat tej kamery całej, bo to naprawdę też bardzo źle się tym steruje. Naraz się przybliża z niewiadomego powodu. To jest co? Mogę się tam od razu przenieść? Byłoby sympatycznie, gdybym nie musiała tego wszystkiego przemierzać. O tak. Świetnie, prosto na samą eksplozję trafiłam. A co? Mechanerg został pokonany. My możemy jeszcze niszczyć te kulki. Za które widzicie, ile dostajemy za zwykłe kulki expa. I proszę bardzo, 24 level, a zbytnio się nie napracowałam. O. Układ scalony? O, proszę bardzo. Ale ja też jeszcze coś muszę zdobyć przecież. Zadania. Walka z mechanerkiem. Bezpiecznik mechanerka. Czyli skrzynia mechanerka. O! I skrzynia mechanerka jest tylko jedna. O rany! To ja tu tyle razy będę musiała wejść? No tak, bo nie mam na to zadań. A wtedy dostaniemy klucz do tej złotej skrzyni. No i co? I tak by, moi mili, wyglądała tutaj walka, jeśli chodzi o mechanerka. Wychodzimy sobie stąd. Na szczęście nam się gra nie zacięła. I było wszystko ok. Ale widzicie, podczas rozgrywki, no, można wejść jeszcze raz, albo wejście za 89 takich księżyców. Albo przełęcz piekieł. Tu tym razem jest madrunerk. Nie mechanerk, a madrunerk. Tutaj mamy inne rzeczy za zdobycie tego. Tu nam brakuje jeszcze tego. Tu możemy mieć jakiś strój z motywem, ubiór na Halloween i tak dalej. Więc tak, moi mili, wygląda ta cała walka. No i jak widzicie, za dużo się nie napracowałam, a już mam 24 poziom. Jak tak dalej pójdzie, dzięki właśnie kostce Luny, to bardzo szybko po prostu przejdzie mi kampania. Bo tutaj mamy zadania z kampanii. Tu są misja, czyli zadania dodatkowe, a tu mamy poziom z kampanii. Tak naprawdę to dla mnie, to jest od poziomu 20, ja mam poziom 24 plus to, to jest od 27 poziomu, także zanim ja to zrobię, no to myślę, że spokojnie jeszcze w międzyczasie po prostu kostka Luny. Także powiem Wam, że to naprawdę urozmaica grę. Bo dzięki temu nie musimy biegać, szukać dodatkowych misji. Ok, jeśli na przykład mam tu główne zadanie i jeszcze ten ktoś dla nas ma jakieś zadania poboczne, a też one są sensowne i też w miarę możemy za to dostać expa, bądź jakieś ciekawe nagrody, w sensie dodatkowe wynagrodzenie,
to w tym momencie czemu bym miała nie zrobić, jak i tak tam biegnę, jak i tak potem po powrocie, po zrobieniu tego questa będę musiała wracać do tej osoby, no to już przy okazji idąc robię. Ale często bywało tak, że ktoś bił poziom 10, 11, a potem no i co dalej, dupa blada. Bo dopiero poziom 14, 15, a dopiero potem jest 20. 5 poziomów. Zobaczcie 5 poziomów, jak to się trzeba nabiegać, naszukać, namęczyć, żeby po prostu wbić ten poziom 20. Owszem, gdy jesteśmy w Legionie, nie ma problemu, bo idziemy gdzieś grupą na jakieś potwory na wysokim poziomie, ekspa szybko nam się wbije. Ale to nie chodzi tutaj tylko o samo expa, ale chodzi też o to, co my dostajemy w zamian za te zadania. Także myślę, że naprawdę kostka Luny to był bardzo, bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że to będzie jak najdłużej. Oczywiście to ma swój tylko czas określony, ponieważ to jest... Gdzieś tu piszę szczegółowe dane. Gdzieś to czytałam po prostu, do jakiego to jest czasu. Gdzieś po prostu czytałam, ale ze względu na popularność i na pozytywne akurat pod tym względem komentarze, bo jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, jeśli chodzi o kostkę Luny, to jak najbardziej. Wiele osób zarzuca też Ajonowi chaotyczność, że ktoś nie grał 2 lata, włączył Ajona, zrobiła mu się aktualizacja i niestety gry nie ogarnia. No niestety, to jest tak jak z większościami gier RPG. Porównajcie sobie Laneja. Laneja, kiedy grało się, że grałam na serwerze Graveland, gdzie grałam na innych serwerach, gdzie w Dion, dobrze mówię? Dion? Na rynku było tyle ludzi. W Dion czy w Giran? Już teraz nie pamiętam, ale w którymś z tych miast na rynku było tyle ludzi, że po prostu rynek to się ładował z dobre kilka minut, bo tylu było ludzi z ofertami handlowymi i naprawdę grało bardzo dużo ludzi. I porównajcie sobie teraz, jak wygląda Lineage, nie wiem, 5 lat temu czy 6, a jak wygląda Lineage w obecnej chwili. Jest bardzo zmieniony. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do starego Lineage'a, nie za bardzo mu przypadnie do gustu najnowszy Lineage. No, no niestety, nie przeskoczymy tego, a muszą coś producenci gier dawać nowego, żeby po prostu przyciągnąć nowych graczy. To jest na tej samej zasadzie tak jak Diablo. Osoby starego rocznika, osoby, które grały w jedynkę i w dwójkę, stwierdzą, że w porównaniu do trójki, to trójka w porównaniu do tych pozostałych części wypada blado. Ale niestety nowe pokolenie stwierdzi, że co to za gra, kanciata, jaka grafika, jak to w ogóle wygląda, jaki dźwięk, jaki to... Nie patrzą od takiej drugiej strony, od strony grywalności, od po prostu sensu tych questów, tego wszystkiego, jak to przebiegało, jak to wyglądało, że ta gra miała po prostu swój klimat. Ona wprowadzała w gracza taki wyjątkowy klimat. Niestety, ale coraz więcej nowe gry, moim zdaniem, są pozbawione tego, takiej duszy, takiego klimatu, że nawet sama muzyka, sama nazwa już dawała po prostu jakiś taki swój klimat, taki była czymś po prostu takim szczególnym. Niestety, w większości gier już jest pozbawionych tego. Teraz w większości się idzie w nacisku na piękną oprawę graficzną, piękny dźwięk, pod tym, żeby był działało to na sprzęcie jak najbardziej wypasionym, a nie patrzy się od tego aspektu takiego drugiego, żeby po prostu gracza wciągnąć, zachęcić, żeby chciał poznać cały scenariusz gry, przebieg gry, po prostu bardziej zagłębiał się w cały przebieg tej gry. Niestety coraz mniej takich gier jest, i tacy starzy gracze, no niestety, ubolewają nad tym. Ale mam nadzieję, że po rozwiązaniu tych problemów wszystko wyjdzie na dobre i kostka Luny, jak i cały Ajon zostanie poprawiony i w końcu będzie klient działał na systemie 64-bitowym. Także...
ze słonecznej stolicy. Żeby też tak było u mnie, za oknem. Ja Was pozdrawiam, pozdrawiam Was serdecznie z Ajonem. Piszcie, co sądzicie na temat